profesor Ludwik Semboliński i profesor Bardini prowadzili u nas wykłady z piosenki. I to były wykłady niezapomniane, dlatego że przy okazji piosenki myśmy się uczyli aktorstwa. No bo piosenka czym jest? Jest po prostu małym dramatem teatralnym. Pan Ludwik Semboliński skupiał się na piosence klasycznej, właściwie fin de cyclowej, a więc dzięki panu Ludwikowi nigdy nie miałam problemu z krynoliną, z kapeluszem, z woalką, z lornią, z parasolką, z rękawiczkami. Wiedziałam, że w krynolinie nie siada się tak, jak widziałam niektóre koleżanki, jak siadają w krynolinie, to tak jakby po prostu siadały na stołku i zabierały się do obierania kartofli. A krynolina zobowiązuje, w ogóle kostium zobowiązuje i tego uczono nas w szkole teatralnej, co zrobić z wachlarzem, jak nim można grać, nie tylko wachlować się, bo nie gorąco, tylko jak go użyć jako na przykład narzędzie do kokietowania mężczyzny. To pan Ludwik wszystko wyjaśniał, a profesor Bardini raczej skupiał się na piosence współczesnej i to też była wielka lekcja właśnie sztuki. Iwona Księżniczka Burgunda to jest znowu teatr dramatyczny, reżyseria pana Ludwika René, który mnie obsadził tak właściwie wbrew temu, jak sobie można wyobrażać Iwonę. Ale ja się bardzo z tego ucieszyłam, ponieważ rola Iwony nie ma, wymaga takiej wyobraźni, żeby to, co w tej niemówiącej, mówiącej tylko jedno właściwie zdanie o sobie, żeby ją jakoś określić, stworzyć. To była dla mnie fascynująca praca. Poza tym też bardzo mi się podobało to, że im bardziej przyszłam do teatru zaniedbana i potargana, co z trudem mi przychodziło, bo jestem pedantką, to tym lepiej było na scenie. Także ja wychodziłam na scenę właściwie tak, jakbym wyszła z jakiejś, nie wiem, grochowin, ze stogu siana, gdzie się przespałam. Po wichurze. I po archiwum Polskiego Radia jest przeszło 400 pani takich udziałów. To są słuchowiska, to są kabarety, czytanki, to są wywiady. Jest ich przeszło 400. I wcale nie tak dużo. Znam kolegów, którzy mają parę tysięcy. Także nie powiem, że jestem tak w radiu namolnie prezentowana, ale bardzo kocham radio i zawsze je kocham od wczesnego dzieciństwa. Siedziałam i słuchałam radia jako dziecko. Tam były najpiękniejsze słuchowiska, najpiękniejsze bajeczki. Teraz tu się pamiętnik. No oczywiście, ale nigdy nie zapomnę, jak umierałam ze strachu, kiedy Władysław Hańcza swoim nieprawdopodobnie niskim głosem arystokratycznym grał w bajce Liczy Rzepa, o Liczy Rzepie. Ja umierałam ze strachu, słuchając tej bajeczki, ale jak to dziecko, im bardziej się boi, tym bardziej lubi słuchać i żeby go straszono, żeby je straszono, więc ja uwielbiałam, a pamiętam, że był takie słuchowisko radiowe, po którym właściwie to chyba z trudem mnie rodzice docucili, mimo że już miałam chyba ze 14 lat. Było to słuchowisko pod tytułem Kryminalne pomyłka, proszę się wyłączyć. Ze mną snuje La Valse du Mal, ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Jest dla mnie zły, nie ufa mi, bo wie, co knuje. I nikt, i nic, i nawet on nie zdoła wstrzymać mnie. Przede wszystkim moje koleżanki ze szkoły podstawowej słuchały, a piosenka była taka. Hej, zajączek ci ja, zajączek z Dąbrowy, mam na zimę budki i kubraczek nowy. To była pierwsza z nich, jeszcze możemy dołączyć do tego fortepian, żebyśmy mieli taki kształt artystyczny tego nagrania. 9-letnia Magdusia. Ale
ja mam zaśpiewać przecież. Ale a co? Całkiem inną piosenkę. Nie, ale na razie to. Zajączę się tylko takim przedtaktem. Ale prosimy o tego zajączkę. Radio dzieciom. Państwo dwie zwrotki chcą usłyszeć? Tak. Proszę bardzo. Warkoczyki. Tonacja. Hej, jakie? Hej, zajączek ci ja. Zajączek. Bez próby nie da. No jak? Hej, a kapel. Hej, zajączek ci ja. Zajączek z Dąbrowy. Mam na zimę wódki i kubraczek nowy. Mam kubraczek szary, zajęczego futra. Nie boję się zimy, nie boję się jutra. Nie boję się zimy, nie boję się jutra. Czekaj, ale mam tylko polskie, że w tym odsłonie.